Panie prezesie, czy ta biżuteria, którą produkujecie w firmie Kotnic, podoba się kobietom? Znaczy, podoba się na pewno kobietom słowo stwierdzenie, panie prezesie. Wolałbym, żebyś mówił o mnie Sebastian. Zawsze uważam, że na prezesa trzeba zasłużyć. Dążę do tego, żeby to zrobić. Jestem tym prezesem. Dobra, jeżeli droga. Chodzi o biżuterię, sama wiesz, że biżuteria zawsze podoba się kobietom. My robimy taką biżuterię, która ma się podobać nie tylko kobietom, ale i mężczyznom, którzy przeważnie, dotykając tej biżuterii na jachtach, no, są fundatorami tej biżuterii również dla kobiet, które korzystają z tych jachtów. Dokładnie, jachty. Od razu mamy skojarzenie takich miłych chwil w życiu. Jest woda, jest słońce i wy upiększacie te jachty właśnie w te wszystkie cudeńka z metalu. Znaczy, my spełniamy marzenia, my staramy się, żeby stworzyć coś, co jest najbardziej wyszukanym, luksusowym towarem, który można stworzyć. Są ludzie bogaci na tym świecie, bardzo się cieszę. Cieszę się, że dużo Polaków również staje się coraz bardziej bogatych. Do nich również swoje produkty kierujemy. Natomiast my chcemy ich zadawalać, my chcemy ich spełniać, ich wybujałe fantazje związane ze swoimi rzeczywiście marzeniami, że jeżeli już płacę dużo za jacht, to żeby ten jacht był rzeczywiście najwyższej jakości. Żeby mieć poczucie, że taki jacht, zresztą to tak jest, w porównaniu do samochodu, że to był taki Rolls-Royce, Bentley, czyli poczucie, że mam coś niepowtarzalnego, coś, w czym się dobrze czuję i coś, gdzie na środku tego pokładu stanę i powiem, jestem panem świata. Bardzo piękne spełnienie takich marzeń. To co robicie? Chciałbym mieć. Znaczy, ja generalnie do tego dążę, żeby kiedyś stanąć taki, tak samo jak tak Leonardo DiCaprio, że tak powiem, rozłożyć ręce i powiedzieć tak, nie jestem królem świata. To co robicie, to jest z jednej strony taka wysoko zaawansowana technologia, no bo to są przecież metale, które muszą spełniać odpowiednie parametry, ale te wszystkie rzeczy muszą dotykane są potem przez człowieka i tak artystycznie, indywidualnie jeszcze polerowane. Znaczy to jest na pewno sukces tej firmy. To jest to, do czego dążymy, dlatego że my nie robimy jednego jachtu. Połączenie z pewnej małej, ale nadal seryjnej produkcji, bo nie robimy jednego jachtu, robimy dla wielu klientów na świecie, z tym ręcznym wykończeniem, to jest to nasze know-how, które daje nam przewagę konkurencyjną i przez to możemy robić tego więcej, ale nadal zachowując charakter tej jednostkowej produkcji. Czyli wielokrotnie rozmawiam ze swoim zarządem i zastanawiamy się, czy mocniej automatyzować nasze procesy. Ja mówię tak, powinniśmy automatyzować, powinniśmy iść z duchem czasu, powinniśmy być innowacyjni, powinniśmy wprowadzać rzeczy, które do tej pory nie były odkryte w branży jachtowej, która nie jest automotywem, gdzie w automotywie na przykład roboty do spawania działają, one są. W naszym przypadku, gdzie są krótkie serie, jak wykorzystać automat do spawania, kiedy musimy go szybko przezbrajać, to jest sztuka. My w tym kierunku się zastanawiamy. Natomiast polerowanie ręczne i wykończenie tej powierzchni, ten nadanie tego sznytu ręcznego zostanie zawsze. Zostanie zawsze i tego nie będziemy zmieniać. To jest ta recepta na sukces, o którym tutaj rozmawiamy. Jest jeszcze jedna myśl, która przychodzi mi do głowy, kiedy się zastanawiam nad tym sukcesem waszej firmy, ale też nad sukcesem wielu firm związanych z tą branżą jachtową. My siedzimy w środku lądu, raczej w puszczach niż nad dużymi akwenami. A rosną tu takie perły, które działają na całym świecie w tym biznesie. Znaczy, wielokrotnie dyskutowaliśmy również ze swoimi znajomymi z Polski, ze świata rozmawiam, że miejsce, gdzie jesteśmy, czyli Podlasie, jest świetnym miejscem do rozwoju. Tak naprawdę jesteśmy niby nigdzie, niby gdzieś daleko. Jesteśmy w miejscu, gdzie biegają białe niedźwiedzie, a tak naprawdę jest to piękne miejsce do tego, żeby nas spokojnie rozwijać swoje jakieś tam pomysły, które można rzeczywiście sprzedawać na cały świat. Absolutnie nie możemy się wstydzić tego, że tutaj mieszkamy, być z tego dumnym i nawet jak przyjeżdżają klienci do nas, to rzeczywiście doceniają tą naturę, która jest dookoła. Ona jest fajna. Nie ma tutaj super ciężkiego przemysłu, który by zanieczyszczał atmosferę. Jesteśmy tą częścią Zielonych Płuc Polski, to jest fajne. Klienci lubią tu przyjeżdżać.
lubimy tu rozmawiać, a że my jesteśmy akurat w tym miejscu, no to rzeczywiście no troszeczkę magia jezior, które były gdzieś są obok, spowodowała to, że zaczęliśmy myśleć na ten temat. No i jest jedna rzecz, która jest chyba najważniejsza. Nie można się bać. Nie można się bać. A mieć szalone pomysły? Trzeba mieć szalone pomysły, oczywiście mieć na tym pewną kontrolę. Natomiast mówię, przykład najprostszy. Jedzie się do klienta, rozmawia się z klientem, klient mówi do stoczni jachtowej, w Anglii to było. Duża stocznia robiąca bardzo luksusowe jachty i się pyta, dobrze, zrobicie to, a czy zrobicie też to, potrzebujemy, mamy problem z dostawcą. Ja mówię, tak, zrobimy to. A byłem z technologiem, a technolog mówi, ty, myśmy tego nigdy nie robili. Ja mówię, to zaczniemy. I to jest ta odwaga powiedzenia sobie nie bójmy się nowych wyzwań, zróbmy to. Znaczy ja mam taki charakter, ja po prostu lubię stawiać sobie cel i do niego dążyć. Postawić sobie długoterminowy cel, powiedzieć osiągniemy to i do tego idziemy. Na spotkaniach z załogą, zarządem staram się to przedstawić, tak, żeby wszyscy wiedzieli jaki jest cel. No ale też żeby mieli satysfakcję, to też staram się to robić, żeby ci, którzy pracują w firmie Kopnis, żeby mieli świadomość tego, że te elementy, które zrobią, będą na czymś znaczącym, będą na czymś luksusowym, czego dotykać będą znani ludzie tego świata. I my mamy tego świadomość, że współpracując z tak wielkimi, znanymi stoczniami, które sprzedają swoje produkty naprawdę dla celebrytów światowych, polityków, celebrytów, że jesteśmy częścią tego i tworzenia czegoś pięknego. Staram się to również pracownikom przekazać, żeby mieli ten obraz katedry, a nie tylko to, że tworzą jakiś kawałek cegły tej katedry, tylko żeby pracownicy mieli obraz, tak wygląda ta katedra, powiedzmy. Więc Kiedy tak wybiegasz myślą w przyszłość, patrząc na siebie za 20-30 lat, to co, ten jacht wspaniale wyposażony? Nie, za 20-30 lat na pewno będę coś produkował, będę coś robił. Wydaje mi się, że jestem workoholikiem. Do tego trzeba, znaczy te nastawienie w głowie, że rzeczywiście trzeba sobie nowe cele stawiać, są fajne. Jacht jest jednym z celów. Jacht jest, także pewnie przyjdzie taki moment, mam nadzieję, że go zrealizuję. Znaczy postawiłem go sobie dosyć daleko. Doszedłem do wniosku, że jeszcze dużo czasu przede mną. Mimo siwizny, która gdzieś tam się pojawia, nadal się czuję młodo. Więc chciałbym jeszcze coś zostawić ku potomności, ku swojej rodzinie. Dzieci, które rosną, mam dwóch chłopaków, także fajnie było przygotować tą firmę również do tego, żeby oni, jakby kolejna sukcesja, objęli stery firmy, która... To będzie trzecie pokolenie. Trzecie pokolenie, ale w planach mam, żeby ta firma była międzynarodowa. To znaczy, żeby nie tylko tu w Podlasiu, które jestem, to jest jakby moja kolebka, ale czemu nie wyjść dalej i pokazać, możemy, jest weekend. Bardzo dziękuję, niech to się wszystko ziści. Dziękuję za tę rozmowę. Damy radę, dziękuję.